Drip Eliante, pulling up, feeling like Harry Belafonte. Look at my racks, feel like Serena went from the back. Swing. Pull like Jim, waves on swim. Cześć i czołem, dzisiaj robimy podróże w Sanoku. Na dwóch nogach i czterech kołach. Robimy podróże. History maker. Za czasów króla Kazimierza w tym miejscu na zamkowym wzgórzu w Sanoku stał gród drewniany. Sam Kazimierz był tutaj aż trzykrotnie, a Władysław Jagiełło, jeden z najsłynniejszych władców Polski, zorganizował tutaj swoje wesele po trzecim ślubie. Tutaj też, na sanockim wzgórzu zamkowym, zamieszkała jego czwarta małżonka. Od tego czasu królewskim zamkiem w Sanoku opiekowały się właśnie królowe. Posadowiony na skalę zamek w Sanoku był z pewnością świadkiem wielu ciekawych wydarzeń historycznych. No, w końcu bywali tutaj i królowie, i cesarzowie, i królowe, królewny i książęta. Jedna królowa, Izabela z Węgier, ukrywała się tu nawet po swojej ucieczce. W czasach zdecydowanie nam bliższych, w czasie II wojny światowej, na rzece San, która pięknie wije się u stóp sanockiego zamku, przebiegała linia Mołotowa. Obecnie na sanockim zamku znajduje się galeria ikon od XV do XIX wieku, a także wystawa prac urodzonego w Sanoku w 1929 roku Zdzisława Beksińskiego. Tu też podziwiać możemy jego ostatni samochód, Toyotę Corollę, która pięknie zaparkowana na dziedzińcu zamkowym zdecydowanie jest godna uwagi. Beksiński żył tutaj do 1977 roku, kiedy to władze Sanoka zdecydowały o rozbiórce jego domu. Got burned, but I learned. Our scars make us who we are. Now I'm 10 feet tall over my demons. Robimy podróże. Znajdujemy się pod willą rodziny Zaleskich. To tutaj w okresie niemieckiej okupacji z narażeniem życia, w śmiertelnym zagrożeniu, harcmistrzyni Jadwiga Zaleska prowadziła tajne nauczanie. Bringing out the fight, yeah, bring on all the lightning. Cause I'm looking for a hero, look inside the mirror. I found one. Obejrzawszy wzorowaną na weneckim pałacu, a zaprojektowaną przez dziadka Zdzisława Beksińskiego kamienicę, przechodzimy do pomniku Zdzisława tuż pod informacją turystyczną i wkraczamy na rynek w Sanoku. Rynek, który ma wymiary 100 na 100 metrów i otoczony jest XIX i XVIII wiecznymi kamienicami, które świetnie zostały odrestaurowane. W czasie II wojny światowej i za niemieckiej okupacji rynek nosił nazwę Placu Adolfa Hitlera. Jednak mimo tego fajnie jest po nim pospacerować ze świadomością, że właśnie tędy kiedyś przechadzali się królowie. Jagiełło czy Kazimierz Wielki, za którego plac miał 20 na 20 prętów, czyli 81 na 81 metrów. Czy tu przestanie kiedyś wiać? Pierwsze wzmianki o sanockim grodzie pochodzą już z XII wieku, 1150 rok. Ale miasto powstaje tutaj dopiero w 1339 roku, kiedy to Jerzy II Piast lokuje tutaj miasto nad Sanem. Po tych wydarzeniach król Polski Kazimierz Wielki wciela Sanok do Polski. I tak mamy swoje polskie miasto na trasie z Rusi i Węgier. Robimy podróże. Ratusz miejski i te wszystkie kamienice tworzą bardzo fajny klimacik, taki troszkę przypominający delikatnie zamojskie kolorowe kamienice. Jednak
Jest tu coś jeszcze, coś, co sprawia, że królewskość tego miasta jest jeszcze bardziej królewska. W 1384 roku siostra Kazimierza Wielkiego zgadza się na to, aby ojcowie franciszkani przemieśli się w obręb miasta Sanoka. Dostają od niej parcele w rogu rynku, dokupują jeszcze kilka kolejnych i tak budują pierwszy drewniany klasztor. Obecny kościół i klasztor pochodzą z 1886 roku, a wewnątrz znajduje się cudowny obraz Matki Boskiej. Ciekawostką jest fakt, że właśnie w tym kościele swój trzeci ślub z żoną Elżbietą brał nie kto inny jak Jagiełło. I to właśnie jest to niesamowite powiązanie historyczne tego miejsca, tego rynku z królami Polski. I'm on my way to church. Gonna sing songs even if it hurts. But honestly, I feel more when I leave. I can't figure out quite why all of the smoke and the lights don't bring me closer to this real world's wall. Czas na trochę sanockich ciekawostek. Skąd w herbie Sanoka wziął się wąż połykający dziecko? Żeby to wytłumaczyć, trzeba cofnąć się do lutego 1494 roku, kiedy to w możnej mediolańskiej rodzinie rodzi się dziewczynka o imieniu Bona. Później ta sama dziewczynka zostaje żoną króla Polski, a w wieku 24 lat sama zostaje królową. To ona odnawia zamek w Sanoku, czyni go murowanym i bardzo pięknym. I wdzięczni sanoczanie, aby okazać wdzięczność królowej, wplatają do swojego herbu część herbu jej rodziny, czyli Sforców z Mediolanu. Patronem Sanoka jest święty archanioł Michał. Rzeźba wojaka Szwejka palącego fajkę znajduje się naprzeciwko niegdyś słynnego hotelu w Sanoku. To właśnie w tym hotelu wojak Szwejk wykonywał misję odnalezienia porucznika Duby, który przebywał na kanapce u panny Eli w pokoiku na pierwszym piętrze. Nie wiadomo, czy ta historia jest prawdziwa, czy może zmyślona. Na pewno faktem jest to, że owa ławeczka symbolizuje połączenie Sanoka z monarchią austro-węgierską. Nasz spacer po Sanoku kończymy na XVIII-wiecznej kamienicy, w której od właśnie tamtego czasu ta sama sanocka rodzina Chydzików prowadzi sklep. Kiedyś była tu perfumeria, można było kupić leki, była drogeria, można było nawet kupić paliwo do samochodu, bo stacji przecież nie było. Obecnie można kupić 1001 drobiazgów, ale piękna jest ta historia, że nadal to miejsce pozostaje w tych samych rękach, tych samych ludzi od tak długiego czasu. Zdecydowanie polecamy Wam wpaść do Sanoka, odkryć takie perełki i sprawdzić, jak fajne jest to miasto na własnej skórze. Dzięki wielkie za obejrzenie tego filmu. Polecamy się oczywiście na blogu www.robimypodróże.pl. Polecamy nasze social media, Facebooka, Instagrama. No i zachęcamy do polubienia tego filmu i zasubskrybowania tego kanału. Do zobaczenia!